Czas odpowiedzieć sobie na pytanie, które notorycznie pojawia się na mojej skrzynce mailowej w Instagramie czy na Facebooku. Czyli dlaczego moje HRV spada, kiedy odpoczywam, a wzrasta, kiedy trenuję? Dlaczego moje HRV zachowuje się w inny sposób niż jest napisane w internecie? Z czym to się wiąże? Jak to interpretować i jakie decyzje podejmować. Ja nazywam się Tomasz Kruświcki, a to jest kanał, w którym rozmawiam o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych. Serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji i po więcej porad z zakresu zdrowego treningu w sportach wytrzymałościowych. A teraz lecimy z tematem, które w ostatnich tygodniach, miesiącach naprawdę dość mocno, dość często się pojawia eee, gdzieś tam w wiadomościach, które no mnie piszecie, czy też w komentarzach. Ja jestem osobą, która od myślę, że dobrych dwóch, trzech lat dość mocno promuje wykorzystywanie monitoringu HRV w e, sporcie, e, w regeneracji, w zarządzaniu swoim obciążeniem i myślę, że dlatego też pojawia się sporo pytań, które gdzieś tam są kierowane do mnie. Nie chcę, żeby to brzmiało jakoś super egoistycznie, ale e, cieszę się, że jeżeli macie problem z waszym HRV, z, roz z rozumieniem HRV, no to uderzacie do mnie bardzo, jestem za to wdzięczny, że doceniacie moją pracę, którą w ostatnich latach w tej kwestii wdrożyłem. I teraz tak, bez doktoryzowania się, bez nadmiernego wgłębiania się w tajniki HRV, bo o tym jest cały mój kurs o monitorowaniu HRV, przejdźmy sobie przez absolutne podstawy, które są potrzebne do zrozumienia, niezrozumiałych odpowiedzi. HRV. HRV to zmienność rytmu zatogowego serca, czyli tak w skrócie wyjaśniając twoje serce, nawet jak sobie bije z jakimś tam określoną częstotliwością, czyli załóżmy 60 bpm, 60 uderzeń na minutę, to przerwy pomiędzy jednym a drugim uderzeniem nie zawsze są równe. I nie mogą być równe, bo to jest wręcz oznaka zbyt dużego zestresowania układu nerwowego. Nasz organizm działa w czymś takim, co się nazywa homeostaza. I problem ze zrozumieniem tej homeostazy jest naj, najczęściej w takim obszarze, że nam się wydaje, że to jest jeden konkretny stan, jeden konkretny punkt wszystkich parametrów, wszystkich czynników itd. w naszym ciele. A homeostazę trzeba rozumieć jako pewien zakres funkcjonowania naszego organizmu i pewną zmienność. W sensie zdrowe i objawem dobrej, zdrowej homeostazy dla naszego organizmu jest naturalna zmienność tego organizmu. I z HRV jest tak samo, czyli te... Odcinki pomiędzy jednym a drugim uderzeniem nie mogą być równe, bo jeżeli są równe, to ono oznacza, że coś się dzieje tam faktycznie nie tak. Eee, I wpływ na to, czy one są dość równe, czy bardzo mocno rozbieżne względem siebie, ma przede wszystkim aktywność części autonomicznej waszego układu nerwowego. Tej części takiej podświadomiej, nad którą nie macie żadnego wpływu, która zarządza pracą waszych narządów, między innymi serca. I tu wyróżniamy dwie części: współczulną i przywspółczulną. Współczulna to jest ta część, która odpowiada za to takie pobudzenie do walki, do przetrwania, do działania, do akcji, do napięcia itd., a przywspółczulna odpowiada za trawienie, relaks, odpoczynek, regenerację itd. I część przywspółczulna, jej aktywacja zazwyczaj powoduje, że HRV wzrasta, czyli ta zmienność między jednym a drugim uderzeniem jest coraz większa, czyli te uderzenia między sobą się różnią między sobą jeszcze bardziej. W przypadku, kiedy część współczulna zaczyna brać większy udział w tej aktywacji autonomicznej części układu nerwowego, to wtedy raczej ta zmienność się skraca, to nie jest tak, że tętno Wam przyspiesza, chociaż niejednokrotnie też tak będzie, że ono będzie przyspieszało, ale te odcinki stają się coraz bardziej równe. Czyli załóżmy wcześniej to było po 90 milisekund między jednym a drugim uderzeniem i to było plus minus 1,90, 1,92, 1,88 i tak dalej. Ta zmienność nie jest duża. A kiedy część przywspółczulna bierze górę i zaczyna bardziej się aktywować, to wtedy ta zmienność może być na przykład 85, 96, 91, 80, 92. 97, 88 i tak dalej. Coraz jakby szerszy jest ten zakres, większa jest w pewnym sensie amplituda tej zmienności. Tak bym może to nazwał. Mam nadzieję, że to jest, jeżeli chodzi o absolutne podstawy, w 100% zrozumiałe, bo to jest potrzebne do tego, żeby zrozumieć, dlaczego wasze HRV nie odpowiada w taki sposób, jaki byście chcieli. I teraz większość materiałów, większość treści, które znajdziecie w internecie a propos pomiaru HRV. Zazwyczaj tłumaczę to w ten sposób, że jak macie wyższe HRV to znaczy, że jest lepiej, bo jesteście bardziej wypoczęci, jak macie niższe HRV to znaczy, że jesteście bardziej zmęczeni. No i tu pojawia się problem, bo jest to bardzo takie proste łopatologiczne próbowanie zrozumienia parametru HRV i jego skomplikowania. Wbrew pozorom tam jest dużo, wiele innych czynników. Tej samej zmienności rytmu zatokowego serca, na które możemy jeszcze zwracać uwagę i rozpoznawać, czy układ nerwowy jest bardziej zaaktywowany częścią współczulną, czy współczulną, i tak dalej. I co to wszystko jakby znaczy i dlaczego tak się dzieje. Ale mówię, o tym jest mój kurs, w którym tłumaczymy sobie to dokładnie, a tutaj chcemy sobie przelecieć przez absolutne podstawy. I błędem największym, absolutnym. Jest zawsze takie prostolinijne rozumowanie: wyższe, lepsze, niższe, gorsze. Tu, żeby zrozumieć dlaczego, to porozmawiamy sobie zaraz o adaptacjach treningowych i o innych tego typu kwestiach, ale dlaczego zazwyczaj się wydaje tak, że wyższe jest lepsze, niższe, gorsze? No bo jeżeli mamy wyższe HRV, to znaczy, że nasza część przywspółczulna jest bardziej zaaktywowana, czyli jesteśmy bardziej w stanie relaksu, rozluźnienia, regeneracji. Czyli wydaje się, że być dobrze. Zazwyczaj z tym się wiąże niższe tętno spoczynkowe też jest to zrozumiałe. Lepsze warunki do regeneracji. A w sytuacji, kiedy nasze HRV jest niższe, to znaczy że ta część współczulna bierze górę i mocniej się aktywuje, czyli jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do walki, do przetrwania, do e, ciężkiego wysiłku, e, do przeżycia po prostu. Tak działa nasz układ na poziomie podświadomym, no i to raczej e, wskazuje na to, że jesteśmy bardziej pobudzeni stresowo. Że jesteśmy mocno zestresowani, czy to psychicznie, czy fizycznie, obciążeniem treningowym, tym, co się dzieje w domu, tym, co się dzieje w pracy, tym, co się dzieje w życiu. To wszystko będzie miało wpływ potem na te wartości HRV. Problem zaczyna się w momencie, w którym to tak do końca nie działa. Czyli w sytuacji, kiedy wy wiecie, że jesteście wypoczęci, widzicie, że wasze HRV na przykład spada. Czujecie się dobrze, macie tydzień regeneracji, 2-3 dni wolnego. Wasz HRV zamiast wzrastać spada. I na odwrót, wchodzicie w trening, jesteście pod dużym obciążeniem treningowym, a wasze HRV rośnie. Może się coś takiego zdarzyć. Ja nie mówię, że tak będzie u każdego, ale naprawdę w wielu przypadkach może się coś takiego dziać. Ja jestem doskonałym przypadkiem tego, gdzie po ciężkich treningach zazwyczaj moje HRV mocno wzrasta, a w sytuacji, kiedy jestem tak jak teraz, w tygodniu regeneracji, gdzie głównie odpoczywam, od dwóch dni nic nie robiłem, moje HRV jest troszeczkę niższe niż jest normalnie w cyklu treningowym. I tutaj mam dwie koncepcje. Są w zasadzie dwie koncepcje. To nie są koncepcje, które ja wymyśliłem, tylko są dwie koncepcje, dlaczego tak się może dziać. Rzecz numer jeden. Po pierwsze, wykazano, że spokojna aktywność tlenowa, umiarkowana intensywność treningowa, w szczególności w obrębie treningu wytrzymałościowego, może powodować wzrost HRV, bo ogólnie dobrze oddziałuje na funkcjonowanie naszego organizmu. Nie jest to Trening przeciążający, a wręcz taki prozdrowotny, taki pro, po prostu poprawia funkcjonowanie naszego organizmu, i jak odpowiedź na to, ta część przywspółczulna będzie się troszeczkę mocniej aktywować, bo ten trening pomaga nam regulować funkcjonowanie naszego organizmu. Ta podstawowa aktywność fizyczna jest nam bardzo potrzebna. I teraz, jeżeli ty cały dzień siedzisz. Za biurkiem w pracy, stresujesz się i tak dalej, to umiarkowana aktywność fizyczna jest dla Ciebie zbawienna i ona będzie poprawiała Twoje HRV dokładnie tak samo, jak poprawia to dobrej jakości sen, długi, 8-9 godzin z odpowiednią dawką snu głębokiego, czy na przykład odpowiednia podaż węglowodanów, która pozwala Ci się lepiej regenerować. To też będzie wpływało najczęściej na wzrost HRV. Dlatego u sportowców wytrzymałościowych, po pierwsze, wraz z rozwojem wydolności tlenowej z większym zaawansowaniem treningu zauważamy długoterminowy wzrost tego HRV czyli to nie tylko jest tak, że bezpośrednio po treningu na drugi dzień wytrzymałościowym widzimy wzrost, ale generalnie na przestrzeni lat, miesięcy widzimy, że to HRV może sobie wzrastać że 4 lata temu twój baseline to było 60-70 milisekund a w tej chwili jesteś w wyższej formie w lepszej wydolności tlenowej i baseline to jest 90-100 milisekund i to jest całkowicie zrozumiałe i całkowicie normalne bo po pierwsze wraz ze wzrost jakby wydolności układu krążenia e, będzie też e, wzrastała ta taka nie wiem jak to nazwać wydolność układu przywspółczulnego, większa aktywacja, lepsza regulacja waszego autonomicznego układu nerwowego. I to jest jedna koncepcja, że w sytuacji kiedy ten trening wytrzymałościowy nie jest bardzo wysokiej intensywności, to HRV może wzrastać. W sytuacji, kiedy w takim normalnym trybie funkcjonowania, czyli praca, dom, dzieci, stres i tak dalej, Amatorowi zabieramy tą aktywność podstawową, czyli mamy recovery week, tak jak ja teraz. Dla mnie trening to jest zbawienie w pewnym sensie, bo on pozwala mi się regulować, pozwala mi się wyżyć stresowo, obniża ogólnie moje napięcie psychiczne. Zabieramy mi to, ja jestem bez tego treningu, bo jestem bez aktywności fizycznej od dwóch czy tam trzech dni, to moje HRV spada, bo po prostu ten stres z pracy, z domu i tak dalej nie jest równoważony przez aktywność fizyczną, którą miałem na co dzień. W pewnym sensie zabieramy naszemu ciału coś, co pozwalało mu się regulować. To tak jakbyście, nie wiem, obniżyli podaż węglowodanów po prostu, albo obniżyli ilość snu, bo jeżeli ten trening nie jest bardzo przeciążający, to on będzie na Was miał bardzo zbawienny wpływ. I generalnie, jeżeli nie trenujecie bardzo intensywnie i trenujecie od 6 do 8, do nawet 10 godzin w tygodniu, to ciężko będzie się tym zajechać, tak, żeby to wpłynęło na funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego, ale tu mówię o takim rozsądnym planie treningowym, gdzie macie może, nie wiem, dwie intensywne jednostki w tygodniu, reszta to jest spokojny tlen, to to będzie na was działało po prostu dobrze. I dlatego, kiedy zabieracie swojemu ciału taką aktywność, zabieracie coś, co miał na co dzień, co mu pozwalało się reg regulować, co mu pozwalało normalnie funkcjonować, utrzymać jakiś tam metabolizm na wysokim poziomie, no to układ współczulny będzie troszeczkę brał większą. Dole tego autonomicznego układu nerwowego, bo on czuje, że czegoś mu brakuje, że coś mu zabraliście. Coś, co było jego codziennością, co było jego normalnością, i co pomagało mu na co dzień funkcjonować. I to jest jedna z takich koncepcji, czyli nazwijmy to koncepcją zabrania pozytywnej rzeczy. Czyli HRV spada, kiedy nie macie treningu, dlatego, że zabraliście ten regulator traki dla układu nerwowego. Wzrasta w momencie, w którym trenujecie. O w miarę rozsądnym obciążeniu, na w miarę rozsądnej intensywności, w miarę dobrze, jakby zarządzacie sobie dystrybucją intensywności w tygodniu, bo pozwala Wam się to regulować. Ale jest drugi aspekt, który gdzieś tam został zbadany, że wzrost HRV może być interpretowany też jako odpowiedź na w pewnym sensie przetrenowanie, przemęczenie. W jednym z badaniów okazało się, że po trzech tygodniach intensywnego treningu HRV dość mocno u zawodników wzrastało. Oni zostali poddani takiemu przeciążeniu, przeciążeniu chwilowemu no bo trzy tygodniami treningu ciężko się przetrenować, ale przeciążyć się naprawdę można. I wzrosło HRV wraz ze spadkiem wydolności w testach, wraz ze spadkiem wydajności w ćwiczeniach, które e, wykonywali. I to jest też druga koncepcja, że wzrost HRV generalnie taki globalny może, powo może powodować, może być objawem tego, że się przeciążacie, że się przetrenowujecie. Zaraz powiem, dlaczego tak może się dziać, i jaka jest moja koncepcja a propos tego, e, dlaczego tam układ przywspółczulny tak funkcjonuje. Ale to jest jedna z rzeczy. I teraz tak, mamy ten wzrost HRV po przeciążeniu się, przy przetrenowaniu itd., który często będzie wtedy błędnie interpretowany, bo widzimy globalnie, że o, HRV rośnie, jest fajnie, wydolność tlenowa też rośnie w takim razie. No bo przed chwilą sobie powiedzieliśmy, że większość badań pokazuje, że wraz ze wzrostem wydolności tlenowej wzrasta też ten baseline HRV. No, ale na to trzeba patrzeć też z punktu widzenia samopoczucia zawodnika, badań laboratoryjnych, monitoringu tętna-spoczynkowego, czy po prostu monitorowania wydajności, czyli testów mocy, testów wydolności itd. Dlaczego tak się może dziać, że to HRV rośnie przy przeciążeniu przy trenowaniu? Moja koncepcja jest taka, że w sytuacji, kiedy jesteście wystawieni na zbyt duży stres, i potrzebujecie dużej, dużej ilości regeneracji. Ta regeneracja nie jest dawana, to układ nerwowy, autonomiczna część układu nerwowego będzie próbowała usilnie wejść w ten stan relaksu, żeby zapewnić sobie możliwą do przetrwania regenerację. Bo przy większej aktywacji układu przywspółczulnego, łatwiej się będzie zregenerować. I teraz, jeżeli Wy jesteście nieustannie przetrenowywani, przeciążani, to zamiast takiej naturalnej odpowiedzi, że. Pojawia się większa aktywacja współczulna, jako informacja do waszego mózgu, żebyście odpuścili dzisiaj, bo jesteście zmęczeni, ale widzicie, że, znaczy układ nerwowy widzi, że to nie działa, że on już dał 20 sygnałów, że macie odpuścić, a wy nie odpuszczacie. To on usilnie wpada w ten taki stan permanentnego przemęczenia, wyhamowania metabolizmu, czyli nic mu się nie chce, budzicie się ciągle zmęczeni, nieważne ile byście spali itd., dalej. po to. Że on próbuje sobie znaleźć przestrzeń na tą regenerację, której potrzebuje, a której nie ma od dłuższego czasu. I to są objawy, na które warto zwracać uwagę. Jeżeli wraz ze wzrostem HRV wyczujecie, że jesteście mniej wypoczęci, że trudno Wam się rano obudzić, że ten sen jest taki bardzo głęboki, z którego trudno Was wybudzić, że wracacie do domu, nie macie na nic ochoty, najchętniej byście leżeli na kanapie. I generalnie, na przykład, jesteście cały czas na tych samych kalorach i widzicie, że gdzieś tam ta waga delikatnie przybiera, czyli metabolizm zwolnił. To jest taki sygnał mocno ostrzegawczy, że tutaj e, może się dziać e, coś złego w kontekście e, waszej regeneracji, waszego funkcjonowania. No i jeszcze ostatnia rzecz, dlaczego po bardzo ciężkich sesjach treningowych tak jednorazowo to HRV może skakać? No z tego samego względu, że organizm będzie wpadał w tą większą aktywację przywspółczulną, żeby zrobić sobie przestrzeń na większą ilość regeneracji. Na no to, tak jak ja mam na przykład, że po ciężkim treningu siłowym, gdzie jeszcze taka siła maksymalna, która jest bardzo silnym bodźcem dla centralnego układu nerwowego, Zazwyczaj HRV potrafi im wzrosnąć o 10-15 milisekund średniej nocnej, co jest bardzo dużym wzrostem. I no, to jest interpretacja tego, znaczy taka interpretacja jest tego, że organizm został tak dojechany dzień wcześniej, że dzisiaj on nie jest w stanie się zaaktywować do walki, do ucieczki, do przetrwania, tylko on potrzebuje się zregenerować, potrzebuje odpocząć, potrzebuje się rozluźnić, żeby te bodźce, które dzień wcześniej zostały mu zaaplikowane, żeby mógł przetrawić. No i co? Mam nadzieję, że udało mi się troszeczkę odpowiedzieć na Wasze pytania. Mam nadzieję, że będę mógł ten materiał podsyłać wszystkim, którzy do mnie napiszą w najbliższym czasie w tej kwestii. Ja serdecznie chciałbym przypomnieć o subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, o zostawieniu łapki w górę i jakiegoś komentarza, bo to jest naprawdę motywujące, jeżeli ja widzę, że te statystyki rosną. Dzięki temu też docieramy do szerszego grona i pozwala mi to rozwijać moją działalność i mój biznes, także bardzo za to dziękuję. Zachęcam też do zapisania się na mój newsletter, w którym w ramach za swojego maila. Za to, że będę mógł do ciebie napisać wiadomości w 90% merytoryczne. Dostajesz darmowy dostęp do gotowego planu na poprawę V2 Max i kilku ciekawych jednostek, które możesz wykonać na trenażerze, plus innych materiałów, które są na newsletterze. Ja od czasu do czasu, najczęściej to jest dosłownie kilka razy w roku, zostawiam ci informacje o jakichś nowych promocjach, nowych produktach w sklepie. Także taka transakcja. Wiązana, korzystna dla obu. Ty dostajesz trochę rzeczy za darmo. Ja dostaję do ciebie taki bardzo personalny, intymny kontakt, dzięki któremu łatwiej mi potem dotrzeć w sytuacji, kiedy tego potrzebuję. No i zachęcam do śledzenia moich social medów, Instagrama i Facebooka, na których też się dzieje dużo. Linki znajdziecie poniżej w opisie. Ja tutaj wrzucam gdzieś też moje niki, po których możecie mnie znaleźć. Wracając do tematu HRV, mam nadzieję, że już teraz będzie łatwiej ci interpretować swoje własne wyniki. Pamiętajcie, to jest rzecz, którą już wielokrotnie powtarzałem. To nie jest zawsze tak, że wysokie znaczy dobre, a niskie znaczy złe. To wszystko wymaga takiej indywidualnej interpretacji i znowu przypominam, mówię to już któryś raz w materiałach na YouTube. Dane są jak prognoza pogody, one nie mówią ci, jak masz się ubrać, tylko mówią ci, co dzieje się na zewnątrz. Tak samo jest z HRV. Ono mówić i co dzieje się w Twoim organizmie, ale to na podstawie innych czynników, czyli tego jak wyglądał Twój trening, jak się czujesz, jak wygląda nawet pogoda za oknem i jaki masz dzisiaj stres, podejmujesz pewne decyzje treningowe. Pamiętajcie, HRV może wzrastać po ciężkich treningach, może wzrastać przy przeciążeniu, jest to normalne, tylko obserwujcie swoje samopoczucie i odczucia takie subiektywne. HRV może spadać w recovery weeku, jest to najczęściej bardzo normalne, w szczególności jeżeli nie trudnujecie bardzo ciężko na co dzień. Mam nadzieję, że ten materiał był dla ciebie przydatny, wykorzystasz go w praktyczny sposób. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Hej.